Witamy w świątecznym wydaniu naszego programu Ameryka, Polityka i Dolary. Co tydzień omawiamy tu najważniejsze sprawy i ostatnie wydarzenia z krajowej i międzynarodowej polityki USA. A witam jak zawsze Maciej Rusiński. No, a dla przypomnienia, lista naszych poprzednich programów czy odcinków jest na YouTube, na kanale o nazwie tak jak ten program, czyli Ameryka, Polityka i Dolary. No, dzisiaj wypada nam zacząć od wspomnienia święta Zmartwychwstania. W Polsce te święta w tym roku mają nieco inny charakter niż w poprzednich latach, no bo cofają nieco klimat do starych lat komunizmu. To znaczy nie tylko, że po ostatnich wyborach poznajdywano czy odgrzebano, gdzie się tylko jeszcze dało, tych starych komuchów z rodowodem PRL-u, no i to najpierw nimi w pierwszej kolejności obsadzono stanowiska w urzędach czy w spółkach. No ale też choćby to, że Wielki Czwartek na przykład teraz mamy pokazowe i naciąganie, aresztowanie księdza, to tylko po to, żeby pokazać, że ta władza potrafi i może, no i w ten sposób zdobędzie sobie uznanie i respekt u proletariatu. No czyli stare lekcje z kraju rad. No ewidentnie większość w Polsce tak sobie wybrała i wielu temu jakby przyklaskuje. Może to dla nich nawet jakieś nostalgiczne święta. Z kolei inni mogą nie chcieć odgrzewać tego koszmaru, no więc dla nich są życzenia nadziei, że za ileś tam lat ten klimat PRL-u znowu się znudzi w Polsce na chwilę w taki cykliczny sposób, no i że będzie od tego krótka przerwa, zanim znowu ten PRL z domieszką sekciarstwa wokół koalicji 13 grudnia powróci znowu kolejny raz. No, przynajmniej za ten czas może tych starych komuchów zostanie jeszcze mniej, także lud pracujący będzie sobie szukał jakichś nowych idoli. No, chyba że sięgną po hologramy od Biruta do Leszka Millera. No ale na razie starczy o tym i tych życzeń. Musimy przejść do spraw USA. Tu też jest ciekawie. Naturalnie są takie pewne coroczne powtarzane zwyczaje. Na przykład Biały Dom organizuje wielkanocny egg hunt dla dzieci, czyli no, szukanie kolorowych jajek. No a jak przystało na Bidena, jego administracja daje tu dodatkowy stempel, no bo wydano instrukcję dla zainteresowanych, że zgłoszenia i nadsyłany artwork nie mogą zawierać żadnych symboli czy odniesień religijnych. No bo wiadomo, że Wielkanoc to ludowa tradycja, która jest tylko i wyłącznie związana z wiosną i jakimś tam gatunkiem drobiu, co znosi kolorowe jajka. Ale uwaga, to będzie dopiero jutro, w poniedziałek, a dzisiaj w niedzielę, w Easter, czyli we właściwy dzień niedzieli wielkanocnej, pan prezydent Biden, no jak pamiętamy, tak entuzjastycznie witany na początku swojej kadencji przez Polaków, no bo on katolik, otóż on uroczyście ogłosił dzisiejszą niedzielę dniem promocji osób transgender. No ale już pozostawiając motywy świąteczne, jak wiemy, ten rok też jest trochę inny tu, no bo jakby nad większością rzeczy czy decyzji dominuje zażarta kampania wyborcza. Na przykład obecnie chyba największy problem i punkt starcia w USA to kryzys migracyjny i najazd na południową granicę. No czyli autorski problem administracji Bidena, który przerywa się już na każdy stan, nie tylko te południowe. Jest to sprawa, która zawładnęła kongresem USA na wiele miesięcy, no, że między innymi ten nieszczęsny pakiet dla Ukrainy jest zepchany na dalszy tor. Ale o tym już mówiliśmy wiele razy. A choćby tydzień temu wspomnieliśmy, jak Biden torpeduje politykę zagraniczną USA na potrzeby takiej domowej kampanii, no i idzie na starcie z Izraelem. No, jest to jeden z wielu przykładów, że podejmowane są skrajne i takie ogólnie niekorzystne decyzje tylko po to, żeby pogłaskać jakieś tam grupki wśród swojego elektoratu. No i to jest tak z wątpliwym efektem. Dzisiaj chcemy zrobić pewną długo wyczekiwaną przerwę od spraw wokół polityki zagranicznej, a tak się składa, że Joe Biden właśnie odpalił salwę w ramach swojej takiej obsesyjnej walki ze zmianami klimatu. Chodzi o praktyczny przymus do samochodów elektrycznych i o siłową eliminację samochodów spalinowych. Sprawa ciekawa, oprócz tego szokowa, a jest bardzo świeża i wiele osób to bagatelizuje, inni jakby nie chcą temu dać wiary, a wielu innych jeszcze w ogóle jakby tego nie zarejestrowało, ale jest to coś, co dotknie każdego w USA i ma potencjał, żeby stać się zupełnie nowym, takim dodatkowym albo nawet czołowym frontem starcia w wyborach Trump kontra Biden. Administracja Bidena już w zeszłym roku zaczęła straszyć i zapowiadać nowe federalne wytyczne, które miały drastycznie ograniczyć emisję CO2 z samochodów. No, w efekcie chodziło o takie restrykcje, że oznaczałoby to wyeliminowanie tradycyjnych samochodów, no, to znaczy przymusowe przejście na te elektryczne. No i wcześniej trochę było komentarzy, trochę krzyku, ale temat pozostawał jakby drugorzędny.
No oto w zeszłym tygodniu nagle agencja federalna EPA ogłosiła końcowy i już ten formalny standard. No w sumie udział samochodów spalinowych ma spadać, także w roku 2032 ich udział w sprzedaży wszystkich samochodów w USA nie może być większy niż 30%. A cały plan zgrywa się z pomysłami demokratów, że do roku 2035 samochody spalinowe mają być całkowicie wyeliminowane. Całe wydarzenie przeszło jakoś stosunkowo słabo zauważone, ale za to towarzyszyła temu taka mocna dawka cynizmu ze strony administracji. Raz agencja EPA wysłała swoich przedstawicieli, żeby ci tłumaczyli, jak ta decyzja rzekomo jest tym, czego lud pracujący już nie mógł się doczekać, oraz że to niby działanie w ramach tworzenia lepszej oferty i większego wyboru dla konsumentów. No a na zwieńczenie tego wystąpił sam Biden, który bez żadnych skrupułów zapewniał, że to nie jest wcale tak zwany electrical vehicle mandate, czyli nakaz i przymus do samochodów elektrycznych, a niby, że to decyzje, które ucieszą konsumentów i dają im wybór i nowe możliwości. Otóż jest to zwyczajne kłamstwo, bo te wytyczne to dokładnie wspomniane EV mandate, czyli nic innego jak siłowe wykasowanie samochodów spalinowych. A w całym zagraniu widać znowu manewr wyborczy dla zaspokojenia żądań pewnego lobby klimatycznego i dla takiego betonowania i zabezpieczania poszczególnych grupek swego lewicowego elektoratu. No a jak mówiliśmy przy innych sprawach, podejmowanie różnych antagonizujących albo takich kontrowersyjnych decyzji przez administrację tylko dla zaspokojenia wąskich grupek elektoratu, to stało się już w tej kampanii czymś seryjnym. No i sytuacja jest trochę zbliżona do jednej na przykład zeszłego roku. Wtedy administracja zaczęła przebąkiwać o zakazie domowych kuchenek na gaz. No, w Ameryce kuchenki inne niż na gaz są rzadkością, a w ogóle gaz jest dużo tańszy niż elektryka. No i wtedy odzew był na tyle szeroki i wściekły, że demokraci i też główne media wyciszyły temat, no a w mainstream wpuszczono takie cyniczne narracje, że niby mówienie, że ktoś chciał zabraniać kuchenek gazowych, to teorie spiskowe wariatów. No ale to nie były teorie, bo dokładnie taki zamiar był zajawiony i przedstawiony. Tyle, że pod naporem wycofano się z niego na poziomie federalnym. Chociaż stan Nowy Jork do tej pory już zdążył wydać zakaz kuchenek gazowych w nowych budynkach. Gdy my tu nie mówimy nic miłego o tej decyzji Bidena, no to nie chodzi o same samochody elektryczne, czy że ktoś ma coś przeciwko tym samochodom, czy tej technologii. Chodzi tu o szaleństwo takich decyzji urzędniczych. No, że zapowiada się tu ogromna rzesza pokrzywdzonych w skali całego USA i że praktyczne względy kłócą się z takimi planami administracji. Raz, jak wspomnieliśmy, chodzi tu o przymus i pozbawienie wyboru, a nie rzekomo o stwarzanie większego wyboru dla konsumenta. No, administracja i proponenci chwalą się, że do tej pory sprzedaż samochodów elektrycznych rosła bardzo szybko. No, to była prawda, no, ale ostatnio ta sprzedaż i zainteresowanie zaczynają uderzać o mur. I na przykład takim doniosłym wydarzeniem był apel i błaganie Stowarzyszenia Dealerów Samochodów, to było na sam koniec zeszłego roku, żeby administracja zwolniła i odpuściła z różnych wytycznych i z ponaglania producentów, bo te samochody elektryczne zalegają dealerom na parkingach, a ludzie niechętnie je kupują. Średnio dealer w USA potrzebuje 2 razy więcej czasu, żeby sprzedać taki elektryczny samochód w porównaniu do jakiegoś zbliżonego tradycyjnego. No i w ogóle rynek samochodów elektrycznych w USA na początku przechodził taką fazę zaspokojenia pewnej niszy entuzjastów, ale ta nisza jakby już się nasyciła. No a reszta społeczeństwa nie jest już taka chętna. Z reguły na elektryczny samochód pozwalają sobie zamożniejsi. No i jest to na przykład drugi samochód w rodzinie, a nie jedyny. No jest to ze względów praktycznych. I poza tym, mimo różnych rządowych ulg i rabatów podatkowych, to ceny tych samochodów są i tak wyższe od jakiegoś podobnego spalinowego. A z kolei wartości to te elektryczne nie trzymają, bo praktycznie rynek używanych elektryków nie istnieje. To znaczy nikt nie chce kupować używanego elektrycznego samochodu, no bo koszty wymiany baterii są ogromne. No i następnie jest to też uciążliwy samochód na długie trasy, no i jest też uciążliwy w zatłoczonych miastach, gdzie jedyne parkowanie jest na ulicach. I oprócz tego, że też brakuje adekwatnej sieci i punktów do ładowania, to nie istnieje coś, co miało być pierwotnie tą niedoszłą zaletą tych samochodów, że są one niby tańsze w używaniu. No bo już nie są. W tej chwili w USA elektryczne ładowanie na stacjach jest droższe niż tankowanie, jeżeli przeliczymy to na przejechanie tego samego dystansu.
No i dochodzi zima i niskie temperatury. Nie tylko, że wydajność baterii spada dramatycznie wtedy, no ale do przykładu tej zimy w Chicago były takie cyrki, że no, było wtedy na tyle zimno, że nawet nie dało się tych samochodów naładować, więc był tam taki mały kataklizm, że ludzie porzucali je na stacjach. No, generalnie adopcja tych samochodów wygląda drastycznie inaczej niż urzędnicze założenia Bidena. No i ten rynek w USA tych samochodów, no to teraz jakieś 8% wszystkich samochodów. No i w naturalnym trybie jakoś na razie nikt nie zakładał jakiegoś dramatycznego skoku tego udziału w rynku przez długie lata kolejne. Sprawa tego lewicowego urzędniczego ciśnienia na samochody elektryczne czy podobne pomysły w ramach zatrzymania zmian klimatu to jest w ogóle czymś niespotykanym w nowożytnej historii krajów Zachodu. Mówimy o sytuacji w USA, ale chyba podobnie jest nawet w Europie. Bo z reguły jakiś postęp techniczny czy technologia zawsze były jakimś usprawnieniem życia, podniesieniem standardu. No ale w tej chwili ten przymus do samochodów elektrycznych oznaczałby pogorszenie wygody życia i nałożenie ekstra kosztów na społeczeństwo. A te kilka procent spalinowych dopuszczonych na rynek według tych wytycznych w roku 2032, no według tych urzędniczych planów oznaczałoby, że ich ceny podskoczyłyby drastycznie i byłyby nieosiągalne dla większości. No oczywiście to niby jest argument, że czyste powietrze to byłaby ta zdobycz. No ale gdy ktoś zechce spojrzeć głębiej, to produkcja samochodów elektrycznych, do nich tych wielkich baterii i następnie sieć energetyczna potrzebna do obsługi ich, no, według niektórych wyliczeń to byłoby samo w sobie ogromnym zanieczyszczeniem. Tak więc wszystko to wydaje się jakby pozbawione trochę logiki i zdrowego rozsądku. No ale jednak w USA administracja Bidena i też część władz demokratów pokazują, że oni z uporem psychopaty cisną realizację takiego planu i że to nie jest tylko ich jakby pustosłowie. Chodzi tu o presję na producentów. Po jednej stronie jest firma Tesla, która w USA no, jak na razie zdominowała ten rynek elektryczny, no i używa na przykład teraz różnych zachęt i promocji do podtrzymania sprzedaży. Następnie są różne bardziej takie butikowe firmy i marki elektryków, no i te mają jakby coraz większe problemy finansowe. No i są już te tradycyjne wielkie firmy jak Ford czy General Motors. Otóż oni tracą pieniądze na każdym samochodzie elektrycznym, ale finansują tę dziurę z realnych profitów ze sprzedaży tradycyjnych samochodów. No i te firmy wobec tego przymusu, czyli tych wytycznych i planów władz federalnych, no jednak nie mogą porzucić tego rynku elektrycznego. A w rzeczywistości są szantażowane przez administrację Bidena. A mają przed sobą w tej chwili taki wybór. Albo ograniczać produkcję elektryków i finansować tę dziurę samemu, albo zwiększać tą nierentowną produkcję, a dostawać rządowe dotacje. No więc z reguły te firmy proszą o czas, ale słuchają się administracji i biorą pieniądze. A trzeba dopowiedzieć, że to nie jest wyłącznie administracja federalna, bo kilka stanów, no, takich powiedzmy bastionów demokratów, agresywnie próbuje własne stanowe nakazy. No, pierwsza była to oczywiście autonomiczna, ludowa, demokratyczna Republika Kalifornii. Tam już jest w ogóle wpisany zakaz sprzedaży samochodów spalinowych do roku 2035. No i władze stanu twardo do tego celu idą. W tym sensie, że stan zawiera własne dwustronne porozumienia i przymusy wobec producentów. No i co więcej, jest tu stosowanie trochę takiego kija i marchewki, żeby ta, powiedzmy, tranzycja do tych samochodów była bardziej kosztowna dla tych producentów, co się ociągają. No i oto mamy na tę chwilę jakieś 9 stanów, oczywiście pod zarządem demokratów, które to stany ogłaszają, że idą za przywództwem i przykładem Ludowej Republiki Kalifornii, no i one same wyznaczają też tę datę 2035 jako zakaz sprzedaży samochodów innych niż elektryczne. Tu dochodzimy do jednej z głównych konkluzji, że sprawa jest w istocie znowu polityczna i światopoglądowa. No i dlatego, pomimo że ten plan jest mało logiczny czy praktyczny, no to pewna strona ciśnie sprawę bezwzględnie i bez opamiętania. No a sondaże dotyczące tego zjawiska czy zapatrywań pokazują coś interesującego. Raz, że ogólnie w społeczeństwie mija takie pierwsze zachłyśnięcie się ideą samochodów elektrycznych. No do tego rośnie brak aprobaty dla całkowitego zakazu samochodów spalinowych, no i jest to wyraźnie większość. Ale ciekawe są różnice w zapatrywaniach z podziałem na przynależność partyjną, bo one są drastyczne. Republikanie są niemal masowo i absolutnie przeciw zakazowi, a demokraci w pewnej większości taki zakaz wspierają. Więc nie tylko, że jest to już sprawa polityczna, ale w dodatku jest ona mocno polaryzująca. No a takie manewry Bidena, żeby sięgać po radykalne, mocno upolitycznione rozporządzenia, czy żeby agitować swój twardy elektorat, to one stały się już standardem. No i widać, jest to robione bez względu na koszty dla polityki zagranicznej, czy na przykład koszty dla społeczeństwa.
Bije tu też po oczach pewien taki nagi egoizm, no bo sam Biden chce jedynie wygrać następną kadencję, a czy wygra, czy przegra, no, dalszej kariery poza tym już i tak nie zrobi, no, zwyczajnie z racji wieku i starości, a z konsekwencjami jego czynów będzie się męczył już ktoś inny. No ale sondaże pokazują też coś innego, dodatkowego, że mimo takiego instrumentalnego zagrania demokratów, to jest jednak ono szaleńcze i może być nawet samobójcze w kampanii. Otóż, jeżeli sprawa przebije się do świadomości społecznej, jeżeli Republikanie zechcą z tego uczynić spory temat, no to potencjał do wkurzenia elektoratu Republikanów jest duży, bo ogromna większość Republikanów deklaruje to wkurzenie, jeżeli ktoś miałby im zabrać samochody spalinowe. A trudno sobie wyobrazić, żeby samochody elektryczne dały radę wypełnić te funkcje, jakie spełniają te tradycyjne samochody w tych wszystkich stanach i miejscach z daleka od wielkich miast i aglomeracji. Tak więc nagle w tej tegorocznej kampanii mamy coś, co może być zupełnie nowym frontem w walce i w kampanii wyborczej. Ale pozostaje jeszcze jedna ciekawa sprawa. Jak reagują na to ludzie? A zjawisko jest o tyle osobliwe, że sprawa pozbawienia ich samochodów, jakie im służą lepiej, czy też pozbawienia ich możliwości wyboru, to wszystko wydaje się na tyle odległe i nierealne, że jak na razie sprawa nawet nie budzi tyle emocji, no bo ludzie jakby nie traktują tego w poważnych kategoriach. No, pewna część myśli, że jest to wyłącznie posturowanie Bidena na czas kampanii wyborczej lub że tego typu dekrety Bidena trafią do sądu czy też do kongresu i tam będzie próba ich zwalczania. No i na pewno jakiś odpór będzie, bo zresztą kongresmeni republikanów zapowiedzieli już pewien odwet. No a też nawet niektórzy politycy demokratów po prostu boją się gniewu ludu i mają własne zastrzeżenia. No i jest też tak, że sam rząd federalny tradycyjnie nie nadąży z własnymi planami w tej kwestii, jak to zawsze bywa. Ale ludzie też nie doceniają, że rządy potrafią działać dość autorytarnie. No i jeżeli jakaś administracja ma pęd i narzędzia do realizacji czegoś, no to potrafi to zrobić wbrew opinii, czy też nawet wbrew kosztom i wbrew zdrowemu rozsądkowi. No a narzędzia, jakie w tej sprawie używa Biden, pokazują, że no, podchodzi do tego wściekle poważnie. A też takie stany jak właśnie Ludowa Republika Kalifornii jeszcze bardziej zajadły i w metodyczny sposób. A jak zachowają się ostatecznie Amerykanie jako społeczeństwo, no to może być zagadką, bo to też zależy od urobienia i od wielu innych czynników. Czasem Amerykanie potrafią zrobić wiele hałasu, a czasem dają się prowadzić jako owce. To tak naprawdę zależy od okoliczności. No ale już takie sprawy jak rozwalenie południowej granicy czy konflikt administracji z Izraelem, między innymi po to, żeby pogłaskać dość małe grupki własnego elektoratu, to wszystko pokazuje, że przynajmniej dla administracji Bidena nie ma skrupułów. No i dlatego warto obserwować, jak to wszystko dalej się potoczy, no bo sprawa jest świeża i ma duży potencjał też w kontekście wyborów. No ale już w tym miejscu może starczy na dzisiaj, żeby nie zabierać Wam świątecznego dnia. My życzymy Państwu dobrych świąt, miłej, rodzinnej atmosfery, również świątecznego precz z komuną, no chociaż w Polsce to pozdrowienie staje się trochę bardziej abstrakcyjne niż radosne. No i jak zawsze, spokojnej niedzieli. Do zobaczenia.